tobą gadać, muszę nagrywać. Ale ty nie wiesz, to ja chcę... Pomagam z Halinką. Tutaj z dziewczyn wykąpała. Ale jaja. Ale śliczne. Bawid, mamunia przyjechała. Fajne, widoczne takie. Jak mój pies wygląda, on też ma taki tyłek. Kobiet Weekend to idealny moment na testowanie nowych kosmetyków. I w moje ręce wpadły produkty Only Bio Hair Cycling. To są kosmetyki do włosów, które używamy w cyklu podzielonym na 3 etapy. W pierwszym, który teraz widzicie i od niego zaczynamy, oczyszczamy skalp i regenerujemy. Kolejne kroki zobaczycie później w trakcie weekendu. Ja tutaj włosy umyłam, użyłam odżywki na sucho, na mokro i serum. I zobaczcie, jak moje włosy wyglądają po samej suszarce. Najlepszego, bubeczku. I czwarta część, proszę. Boże, ja nie zasłużyłam na takie podianie. O nie, no nie. Ciepło ten. Dostałam taki tort z mięsa z hipopotama, mojego ulubionego. A myśmy rozmawiały o Kolinie, widzicie? 30 hipopotama. A później będę... Nie, przerwę. A później będę... Ale ty nie wiesz, to ja zrobiłam podobę. Witam was, moi drodzy, z babskiego wyjazdu. Mężczyźni tutaj wstępu nie mieli. Świętujemy urodziny mojej przyjaciółki Paulinki. No i ogólnie okoliczności przyrody są takie, że jak się tutaj zbliżałyśmy samochodem, to autentycznie nie mogłyśmy w to uwierzyć, że to jest prawdziwe miejsce na ziemi, że to się dzieje naprawdę, że jest tutaj po prostu tak przepięknie. O, właśnie chyba odkryłam miejsce, w którym zjemy obiad, ale nie jestem pewna. Dziewczyny jeszcze śpią, a ja wyszłam sobie na poranny spacer, dlatego że nie mogłam po prostu już wytrzymać. Nie mogłam wysiedzieć w domku, ale no wiecie, ja lubię rano wstawać, nawet po imprezie. Nie czuję się jakoś topowo, jak na razie to nie jest szczyt mojej formy. Ale już pewne rzeczy poczyniłam, aby to zmienić, żeby było lepiej i myślę, że ten spacer też się do tego przyczyni, że po prostu będzie mi lepiej. Także moje kochane, moje włosy, spójrzcie jak pięknie wyglądają, mimo że były wczoraj naprawdę sponiewierane i w oparach chloru, jacuzzi, które tutaj mijałyśmy zewnętrznym, parę godzin tu siedziałyśmy, to po pierwszym kroku, czego już wam mówię, naprawdę wyglądają bardzo dobrze. I teraz muszę wam też powiedzieć, że dla mnie testowanie produktów do włosów, kiedy mam włosy przedłużane, jest podwójnie fajne, dlatego że widzę, jak produkt zachowuje się i na moich włosach, i na włosach doczepianych. Ale wiecie, włosy doczepiane to też jest włos naturalny. Tylko że inna troszkę tutaj struktura, więc różnie bywa z kosmetykami. Czasami jest tak, że moje naturalne włosy lubią jakiś kosmetyk, a te doczepiane niekoniecznie. A teraz podjęłam wyzwanie marki Only Bio i testuję ich nowe produkty, które powstały z myślą o hair cycling, czyli takim trzystopniowym dbaniu o włosy. I mamy trzy kroki, które następują jeden po drugim, dzień po dniu, tak jak myjemy włosy, czy co dwa dni. Nieważne, ważna jest kolejność. Krok 1, 2, 3. Wczoraj zastosowałam krok pierwszy. I jego zadaniem jest oczyszczenie bardzo dokładne skóry głowy oraz wstępna regeneracja. W kroku drugim, który nastąpi dzisiaj, będę włosy nawilżać. A o kroku trzecim opowiem wam jutro, kiedy do niego dojdziemy. Tymczasem
borem i... No. Wracam do rozkoszowania się tym pięknem. Zadzwonię do Piotrusia, bo bardzo za nim tęsknię. Tyle lat jesteśmy razem, a dla mnie każde rozstanie to jest po prostu takie, że serce krwawi. I to nie jest, słuchajcie, ściema. Ja naprawdę tak za nim tęsknię. Wiem, że on też, chyba że kłamie, ale wątpię, bo ja wiem, jak on kłamie. Już tyle lat się znamy. Więc jak rano sobie pisaliśmy, bo on też rano wstaje, to wiem, że on też tęskni. Patrzcie, toalety w lesie. A my dalej obgadujemy. Kultura. Kochanie, a ja już nagrywam, wiesz o tym? Także tutaj, a chciałam was dziewczyny zapytać, czy byłyście kiedyś w związku z takim mężczyzną nieudacznikiem? Takim, że wiesz, że był leniem, że musiałaś tym dokładać, stawiać kolację i tak dalej. Miałeś kiedyś... Aż takim nie. Naprawdę? Tak, Boże, co ja mówię, aż tak. Tak? Tak, i to jest twoja historia. I ona, ja też. Ale to jest w ogóle a to jest taka historia, dawaj. Że on jeszcze po rozstaniu ze mną przyjeżdżał do mnie prać swoje majtki. Matko, nie! Tak, ja się na to godziłam. Patrzcie, jakie piękne kwiaty. Majtki. Patrzcie. O, wow, jaka wiosna. Pięknie. Ja byłam też z takim chłopakiem. Znaczy, nie przyjeżdżał do mnie z majtkami, ale no, był taki niezaradny życiowo. Nie, no to... Żyliśmy za moje, nie? Jak przypominam sobie to, oczywiście to mi się śmiać chce, ale ja się na to wtedy zgadzałam. Słuchaj, no kurczę, każdy etap naszego życia rządzi się swoimi prawami. Ja nie lubię, jak na przykład moje kumpelki z branży mówią, że nie mogą patrzeć na swoje stare zdjęcie, że jak one wtedy wyglądały. Ja zawsze mówię, kurczę, jak na tamte lata wyglądać pięknie. No tak, te ciuchy to moda, no, no, no właśnie też głównie chodzi o ciuchy, nie? Albo o brwi, że wiesz, brwi jak kijanki, a ja mówię, kurczę, ale wtedy była taka moda i na tamte czasy byłaś w ogóle królową. Tak. Wiesz, to, że teraz z tej perspektywy nam się to nie podoba, to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Tak samo to, co teraz nosimy, to za 5-10 lat też spojrzysz i powiesz, Boże, jak ja mogłam się tak ubrać. Co ja mam na sobie, na tym zdjęciu. No, także tak. Tak. Ale z tymi chłopakami, nie do rajdami, tak z całym szacunkiem, a może i bez szacunku, bo... Bez szacunku. No ja jestem trochę, jednak, ty też tak masz, że tradycjonalistka i jednak mężczyzna powinien być ogarnięty, nie? Tak, oczywiście. To ja w ogóle, mi się wydawało, że właśnie każda silna kobieta ma ze sobą taki chociaż jeden związek. No bo tacy mężczyźni właśnie też lgną do takich babek, żeby tak, mieć wygodne życie, nie? Odblokowałaś mi wspomnienia. Już się boję. Przypomniało mi się, że on jeszcze przez jakiś czas razem z tymi majtkami przychodził do mnie na obiady. Nie. Naprawdę. No, Boże. Ja się na to zgadzałam, ale to masz rację, że na to nie mogę patrzeć, nie można na takie rzeczy patrzeć z takim wyrzutem do siebie, no bo Boże, było. No jasne. Też nie, wiesz, no my nie do końca pamiętamy, w jakiej relacji emocjonalnej byłyśmy z tamtymi ludźmi w tamtych czasach, nie? Tam rano jadłyśmy z dziewczynami śniadanko, a tutaj jest, słuchajcie, taka biblioteczka z kanapami. No i się z dziewczynami rozdzieliłyśmy, bo my z Pałką teraz mamy korbę na czytanie. I chciałam wam przy okazji zrobić takie małe porównanie dwóch czytników. Tutaj mamy Kindle i to jest sprzęt Pałki, a ja zamówiłam Pocketbooka, bo bardzo dużo ludzi go po prostu polecało. I muszę wam powiedzieć, że jestem zdumiona tym. Trochę słabiej wykonany niż ten Kindelek. Więc to jest taka pierwsza różnica, która rzuca się w oczy. Czekaj, tu się tak samo go włącza tu. No i troszeczkę inaczej wygląda wyświetlacz. Chociaż tutaj wygląda tak samo. Ale tutaj to jakoś wydaje mi się lepsze. Niemniej, gdybym nie miała porównania do lepszego sprzętu, to dla mnie ten jest naprawdę wystarczający. Także, o, tak to wygląda. Możecie mi dać znać, czy macie doświadczenie z czytnikami i czy któryś tak naprawdę szczerze polecacie, bo naprawdę, jak was pytam ostatnio, to najwięcej poleceń było właśnie tej firmy. Ale w nocy, jak morsowałyśmy, to nie było syfu. Bo było ciemno i nie było widać. Ale tam, gdzie wchodziłyście, tam nie było syfu jeszcze. Tam nie było? Nie, no bo masz tutaj też masz kawałek, wiesz, wyczyszczony, zobacz. Ty masz rację, że ta plaża jest... Tu musisz pomagać, Halinka. Ty masz rację, że to jest oczyszczone. No. Zamorsowana, no już będzie. Martunia, przecieraj szlaki! Ja pierdzielę, nie zaczynam sobie. Tak. No. Za wysoko? Aha. Dobra. To chodź do jacuzzi, tam nie jest wysoko. Okay. Nie, no nie chcę! Ale tu głęboko!
Ani. Trzymam się! Będę się uratować. Płynę po koło. Dobrze, że nie pada, co? Nie. Nie, w ogóle nie pada. Ale ja lubię to co wyrobi, ale jeszcze raz. Tak. Złóżmy to jeszcze raz. Ale lunęło, ja pierdzielę. Zmyć z siebie chlor i deszcz i krok drugi dzisiaj to nawilżenie i tutaj mamy taki zapach bardziej kobiecy, bo wczorajszy zapach to była, czy to były owoce i kwiaty, właśnie fajny wiosenny letnik, a tutaj w dwójce mamy między innymi piżmo. O Jezu, przepiękny jest. Też są kwiaty, ale są takie właśnie bardziej dojrzałe. No i dzień drugi to jest właśnie namierzanie, także włosy przesuszone, myję jedną ręką, bo ta tutaj chroni moją prywatność, bo zresztą dziewczyny miały są włosy przesuszone stylizacją, czynnikami zewnętrznymi, chlorem, właśnie pomagają namierzenia. Także bardzo dobrze pamiętajcie zawsze, żeby wymasować skórę głowy. Każda z nas już się tutaj z dziewczyn wykąpała, ja już ostatnia. No i zaraz idziemy na obiad, jak mamy jakieś świeżutkie, pachnące włoski. Później odżyweczka zwykła, w sensie taka do spiwania i odżywka bez spiwania. I ja zawsze używam obu odżywek, możecie mi napisać, czy też tak macie. Szczególnie właśnie te moje włosy doczepiane, one dość szybko się przesuszają, dlatego to podwójne namierzenie jest dla mnie takie ważne. No i pielęgnację wykończymy serum. Piękna opakowania. Rzecz, która mi się bardzo podoba i przy jedynce mi się podoba, ale teraz przy dwójce, to że te włosy po umyciu, już po pierwszej odżywce, są naprawdę fajnie wygładzone, więc jakby czuję, że ta łuska mi się zamyka. No i oczywiście, tak jak mówiłam, odżywka bez spłukiwania, to jest dla mnie must. Ten zapach jest przepiękny. Taki bardzo, bardzo luksusowy. Nacięcie nie jest apetyczne. Justynka, proszę naostrzyć nóż. Ale jak ci idzie układanie? Wspaniale. A czemu brakuje dwóch kiełbas? Nie. A co masz w rączce? Nie wiem, po co myłam włosy, bo teraz będę miała naturalny zapach. Ale prawdziwej polskiej kiełbasy. Dobra, jest taka szanta, dobra. Ojcze, co teraz robisz? To są luksusowe burgery, mięso z jelenia. Z jelenia, tutaj z pobliskiej hodowli ekologicznej. Ja mam na szczęście. Widzisz, że wygoni? Filet z jelenia, bardzo proszę. Ale jak pepper, free pepper sauce. To jest z mojej podróży do Wielka Brytania. Kolejny kraj w Azji. Odrobina, bo to ma dużo tłuszczu. I dużo sałaty widzę masz. Nie, keczup jest za tani do sarny. A, przepraszam. Taka na zielono sałatka, na zielono. No, one już doszły. One już doszły, jak ja dwa dni temu. Ale my w ogóle jak wróciliśmy, to mieliśmy plan go w biznes, żeby spróbować na mięciaku do niej odjadę. To jakoś to widać po prostu daleko. Przebudzowa. No to tam dużo było. Gdzie pani ma tutaj danie? Nasza królowa majonezu. Zobaczcie, to jest polski mental. Wracamy z taką prawie, że samą ilością jedzenia, z jaką żeśmy tutaj przyjechały, także
Wszystko po staremu. Nie, ja już mam, kochana, tutaj. A gdzie masz staty? Zobacz. Wow. Na bułce. Super było z dziewczynami, ale jednak domek to domek. I tak za dupą puchatą się stęskniłam mocno. Rana krok trzeci, czyli odżywianie i dzisiaj dla odmiany użyję maski 15-minutowej. Zapach tych produktów jest również kojący, bo tu mamy wiśnie, kokos, drzewo sandałowe, wanilię. No i znowu widać, realnie widać wygładzenie na włosach. Maskę zostawiłam na 15 minut, poczytałam sobie e-booka, zregenerowałam się przy okazji. No i po wysuszeniu te włosy wyglądają po prostu przepięknie. Są dociążone, ale też lekkie, nie są przetłuszczone absolutnie. Widać równowagę, widać zdrowie, widać przepiękny połysk. Także muszę Wam powiedzieć, że sama jestem zdumiona. No i ta metoda dbania o włosy w koncepcji haircycling bardzo do mnie przemawia. Link do produktów zostawiam Wam pod filmem i czekam na Wasze komentarze. Co o tym myślicie?